Wyobraź sobie taką sytuację. Właśnie wróciłeś ze sklepu, kupiłeś nowe meble, stoisz ze śrubokrętem w jednej dłoni, a instrukcją w drugiej. No i zastanawiasz się, jak zrobić, jak to zrobić, jak złożyć szafkę z IKEA. Mam coś specjalnie dla Ciebie. Żeby to zrobić wygodniej i szybciej, przyda Ci się najtańsza wkrętarka nawet. Do 100 zł. Zapraszam do zestawienia. Chociaż nie należy do najmocniejszych, Einhold TCSD451-3442, osiągając zaledwie 3 Nm momentu obrotowego, powinna poradzić sobie z typowymi pracami domowymi. Bez problemu wiercimy nią wkręty w płyty pilśniowe czy plastik. To całkiem standardowa wkrętarka o wadze 580 g. Spokojnie posłuży nam w każdych warunkach, a podczas pracy znadto użytkownika nie wymęczy. Wszystko za sprawą obudowy w pełni stworzywa sztucznego. Z pomocą obrotowego przegubu łatwo przeistoczymy tę wkrętarkę w narzędzie zdolne sięgnąć ciaśniejsze szczeliny. Posłuży także do wkręcania wkrętów w płaszczyzny, które normalnym urządzeniem trudno by było sięgnąć. Na przykład te na suficie. Ważąc mniej niż kilogram, Triton TUV36 poradzi sobie ze skręceniem dowolnego mebla. Chociaż ta wkrętarka nie ma fenomenalnych osiągów, 3 Nm momentu obrotowego i 180 obrotów na minutę, przyda się do zastosowań każdego domowego majsterkowicza. Na plus wypada tutaj na przykład możliwość przekręcenia uchwytu. Dwupozycyjna rączka jest świetnym rozwiązaniem wtedy, gdy nie możemy gdzieś sięgnąć narzędziem o klasycznym kształcie. Fajnym dodatkiem jest też dioda LED oświetlająca powierzchnię roboczą. Ta wkrętarka nie popracuje jednak przez tak długo jak inne w tym zestawieniu. Ma nieco mniejszy akumulator o pojemności 1000 mAh. To nie jest tak mało, aby rozładowała się w połowie pracy, ale warto to mieć na uwadze. Firma Toya wypuściła całkiem ciekawe urządzenie, które możemy znaleźć śmiesznie niskie jak na możliwości cenia. Jej akumulator o pojemności 1300 mAh zasila silnik pracujący z maksymalnym momentem obrotowym 3 Nm. To nie jest dużo, ale powinno wystarczyć do wwiercenia się w miękkie drewno lub palety. Poza tym, co ciekawe, Yato YT82760 osiąga 230 obrotów na minutę. To skróci czas skręcenia poszczególnych wkrętów i poprawi komfort Twojej pracy. Dodatkowa dioda LED zamontowana pod uchwytem wkrętarki doświetli obszar roboczy. Z jej pomocą nawet skręcenie po ciemku pójdzie gładko. Warto też wspomnieć o możliwości wyginania uchwytu. W prosty sposób obrócimy dwupozycyjną rączkę, zmieniając urządzenie w idealne do sięgania w trudno dostępne miejsca. Dzięki temu łatwiej przyjdzie nam sięgać w wyższe partie skręcanych obiektów. Najmocniejsza pozycja w zestawieniu. Performance Power Edun 280W to wkrętarka, która poradzi sobie z większością typowych domowych wyzwań. Prawdopodobnie może się nadać również w warsztacie. Osiągając maksymalny moment obrotowy o wartości 10 Nm, wierci wkręty w drewno i płyty pilśniowe. Ponieważ to urządzenie jest przewodowe, nie musimy się martwić o to, że sam się rozładuje. Oczywiście skrępowanie kablem oznacza też, że nie wszędzie będziemy mogli go użyć. No a przynajmniej nie w miejscach oddalonych o 6 metrów od najbliższego kontaktu. Ta wkrętarka mimo wszystko jest świetnym wyborem, zwłaszcza w tak niskiej cenie. Osiągając 750 obrotów na minutę, plasuje się w segmencie sprzętów poręcznych do zadań nawet półprofesjonalnych. Model Vordon VR03 jest wkrętarką akumulatorową, na której na pewno się nie zawiedziesz. Spośród wymienionych tutaj urządzeń bezprzewodowych to narzędzie przoduje w kwestii maksymalnego momentu obrotowego, osiągając moc 4,5 Nm. To całkiem dużo i zagwarantuje bezproblemowe skręcanie drewna. Poza tym ma akumulator o pojemności 1300 mAh i obraca się z prędkością 210 obrotów na minutę. Tym co jest jednak dużo ciekawsze są dodatki. W rękojeść tej wiertarki wbudowana jest lampka LED, dzięki której łatwo zmienimy ją w latarkę. Poza tym producent dorzuca też do swojego produktu walizkę. Walizkę wypełniono nastkami, znajdują się w niej 24 sztuki 25 mm bitów stalowych, 6 sztuk 50 mm, 8 sztuk nasadek i jeden uchwyt do bitów 60 mm. To całkiem sporo jak na wkrętarkę poniżej 100 zł. No i to już wszystkie sprzęty z zestawienia. Na pierwszym miejscu wkrętareczka Vordon z walizką i z bitami. Cudownie zdziała, ale na pewno pomoże Ci złożyć meble ze sklepu największego szwedzkiego producenta. A ja pytam, czy macie już takie sprzęty, czy interesują Was nowe? Dajcie znać w komentarzach i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!